Rozdział dziesiąty Chrzciny, śluby i pogrzeby We wtorek trzeba się było zająć zaniedbanym trochę w ostatnich dniach meranem. Szczotkowanie, kąpiel, pieszczoty, długie spacery wymagały sporo zachodu. Zakupy artykułów spożywczych trzeba było teraz robić dla dwóch osób. To całkowicie wypełniło wolny czas. Chwilami rozmyślał nad dziwnym przypadkiem Doroty. Jeszcze będąc w pracy, pod wpływem nagłego impulsu, zatelefonował do kompuserwu. Poproszę z panią dyrektor, mówi Maciej Belina. Po chwili usłyszał głos pani dyrektor. Słucham. Przedstawił się ponownie. Cześć, Maćku. Jaką masz sprawę, beznamiętnie, urzędowo spytała Dorota. Zastanawiałem się nad tym, co mi ostatnio opowiedziałaś, i doszedłem do wniosku, że coś tu śmierdzi. Tak, zainteresowała się rozmówczyni. Powiedz swojemu prawnikowi, żeby się domagał ustalenia Twojego pokrywieństwa z rzekomą matką przez badanie DNA. W Ameryce, gdzie nie ma obowiązku meldunkowego ani dowodów osobistych, łatwo się można podszyć pod inną osobę. Wystarczy znać jej podstawowe dane osobowe. Myślisz, że ta kobieta nie jest moją matką? Może tak być. W każdym razie warto się upewnić. Porozmawiam z adwokatem o Twoich wątpliwościach. Dorota nie sprawiała wrażenia przekonanej. To by była kryminalna afera. Rób, jak uważasz. Ja tylko chciałem się podzielić z Tobą moimi obiekcjami. Dorota podziękowała i pożegnała się pospiesznie, bo pojawił się u niej ważny klient. Myśli Maćka pobiegły z powrotem ku porzuconemu z konieczności problemowi listu od bębenka do bębenka. We środę wieczorem popijał herbatkę z cytryną i zastanawiał się nad zagadnieniem, które można by krótko sformułować w postaci pytania, dlaczego rodzice nadali mi imię Maciejanie, jakiekolwiek inne, na przykład Stanisław lub Franciszek. Przychodzą i przemijają mody na niektóre imiona. W pewnych okresach mnożą się swojskie, tradycyjne kasie Marysie, Dorotki, Maćki i Staszki w innych pełno jest imion importowanych, takich jak Cezary, Adrian, Waldemar, Lucyna czy Zuzanna. Na polskiej wsi przez całe wieki stosowano wyłącznie imiona z kościelnego kanonu Świętych. Księża dbali o to, żeby nie nadawać dzieciom na chrzcie imion pogańskich lub schizmatyckich. H. Księża prowadzili księgi parafialne, w których rejestrowali śluby, chrzciny i pogrzeby. W parafii muszą być zachowane takie księgi Wystarczy w nich znaleźć zapisy o chrztach Stanisława i Franciszka Bembenków, żeby ustalić imiona ich rodziców. Dzieci prosta sprawa ale w Wołowicach nie ma kościoła. Dopiero go budują. Dotychczas Wołowice należały pewnie do parafii Czernichowskiej. Czernichów to największa wieś w okolicy. Włączył komputer i po paru długich minutach oczekiwania wpisał w Google Czernichów Parafia. Niebawem znalazł się na stronach Archidiecezji Krakowskiej. Strona Czernichowskiej Parafii pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy podawała adres. Nazwiska proboszcza i wikariuszy. Datę erygowania. Dane o kościele. Daty odpustów w parafii. Liczbę mieszkańców. 4700. Miejscowości należące do parafii. Wśród których znajdowały się wołowice. Godziny odprawiania nabożeństw. Godziny otwarcia kancelarii parafialnej oraz inne informacje. Jadę jutro do parafii. Postanowił ucieszony Maciek. Za niewielki datek otrzymam tam potrzebne dane o wszystkich bębenkach. Że też mi to od razu nie przyszło do głowy. Zaraz po powrocie z pracy, nie jedząc obiadu, zabrał z domu Merana i pojechali razem do Czernichowa. Pies nawykły do jazdy samochodem z Justyną leżał spokojnie na tylnym siedzeniu. Wiedział widocznie, że utrzymanie się na nogach w skręcającym lub hamującym aucie nie jest łatwe nawet jeżeli ma się krótkie, jamnicze łapki i, tym samym, nisko położony środek ciężkości ciała. Maciek był w wyśmienitym nastroju. Rozwiązanie pasjonującej go zagadki znajdowało się niemalże na wyciągnięcie ręki. Jeszcze dzisiaj dostanie klucz i dowie się, co Staszek Bębenek chciał przekazać bratu. Nastrój presł w chwili, gdy okazało się, że kancelaria parafialna czynna jest po południu tylko w piątki. Wywieszka na drzwiach czarno na białym podawała godziny urzędowania od poniedziałku do soboty 8:10. W piątki dodatkowo 17:19. Idiota w gorącej wodzie kąpany, szybki Bill, warknął Maciek pod swoim adresem. Moja impulsywność kiedyś mnie zgubi. Przecież w internecie podawali te godziny. Nie raczyłem zwrócić na nie uwagi. Przecież to normalne, że większość urzędów nie pracuje po południu. Opętany jedną sprawą myślę tylko o sobie Obsesjonat paranoik. Rano szarpnął się na smyczy, zobaczywszy w pobliżu kota. To skierowało myśli Maćka na inne tory. Skoro jesteśmy na wsi, trzeba to wykorzystać Niech mój miejski piesek użyje trochę swobody. Jutro powtórnie przyjedziemy do księdza, a dzisiaj chodzimy na zieloną trawkę. Spuścił jamnika ze smyczy i poszli w stronę lasu. Po drodze bohatera naszej opowieści napadły nowe wątpliwości. Odnalezienie zapisów o chrztach braci Bębenków może nie być takie łatwe, jak mi się wydawało. W jakich latach należy ich szukać? Na pocztówce widać dwóch wojaków. Który z nich jest Stanisławem Bębenkiem? Nie mam pojęcia. Może być to którykolwiek z nich. Jeden wygląda na około dwadzieścia, może dwadzieścia kilka lat. Drugi jest starszy. Jeżeli skrajnie przyjmę wiek młodszego jako dwadzieścia, a starszego jako trzydzieści pięć lat, to ich daty urodzenia mogą się zwierać w przedziale roczników dziewięćdziesiąt 1898 Wieku Franciszka Bębenka nie wiem nic. Mógł być równie dobrze młodszy od Stanisława, jak i starszy. To poszerza zakres poszukiwań jeszcze o kilka lat w obie strony. Znaleźć trzeba koniecznie zapisy dotyczące obu braci, bo Stanisławów Bębenków mogło w tym okresie być kilku pochodzących z różnych gałęzi rodu. Trzeba by przeszukiwać księgi parafialne na przestrzeni około dwudziestu lat. Jak namówić księdza? Żeby spędził długie godziny na wertowaniu starych rękopiśmiennych rejestrów dla czyjegoś kaprysu, musiałbym znaleźć solidne uzasadnienie takich poszukiwań i zapłacić księdzu odpowiednio do nakładu pracy. Chyba dobrze się stało, że trafiłem na zamknięte drzwi kancelarii. Ile wpisów o ksztach może się znajdować w księgach obejmujących 20 lat, zastanawiał się. Jeżeli w parafii zamieszkuje obecnie 4700 osób, to pod koniec XIX wieku liczyła ona z pewnością co najmniej 7000. Wtedy wsi były liczniejsze i większa część społeczeństwa mieszkała na wsi. Ludzie mieli więcej dzieci. Można przyjąć, że przeciętna rodzina posiadała około sześciorga, siedmiorga dzieci. To znaczy, że na 10-osobową rodzinę składało się przeciętnie dwoje rodziców siedmioro dzieci i jedno z dziadków. Orientacyjnie można więc przyjąć, że w wieku rozrodczym było 20% procent populacji. Przyjmując dalej, że w rodzinie kolejne dzieci rodziły się przeciętnie co dwa lata, to co roku przychodziło na świat około 10% procent mieszkańców, czyli na terenie parafii czernichowskiej pojawiało się w przybliżeniu siedmiuset nowych obywateli. W ciągu interesującego mnie okresu w czernichowskich księgach parafialnych znalazło się mniej więcej 14 tysięcy zapisów o chrztach. Nie jest to straszny problem pocieszył się w myśli. Trzeba tylko rzutu oka na zapis, żeby ustalić nazwisko. To chwila. Tylko w sytuacji, gdy się trafi na bębenka, trzeba odcyfrować całą notatkę. Średnio na jeden wpis potrzebowałbym mniej więcej niż parę sekund, powiedzmy dwie. To daje 30 odczytów na minutę i 1800 na godzinę. Uwzględniwszy nieodzowne krótkie przerwy w pracy, 8 godzin powinno mi wystarczyć na przejrzenie całości. 8 godzin może mniej. Niby nie tak dużo, jedna normalna dniówka, ale jak widać z godzin urzędowania, dziennie przeznaczone są tylko dwie godziny na przyjmowanie stron. Usługa dla mnie zablokowałaby cztery dni. Musiałaby zostać wykonana w godzinach nadliczbowych. To drogo kosztuje. A ile przy tym wyjaśnień z mojej strony, tłumaczenia się, po co mi są potrzebne te materiały, a ja nie chcę wtajemniczać nikogo w moje poszukiwania. Oczywiście mógłbym coś zełgać, ale jakoś mi niezręcznie okłamywać księdza i to bez ważnego powodu. Nie chcę również, żeby sprawą zainteresował się ktoś oprócz mnie. Wolę nie ściągać sobie na kark współzawodników. A jeżeli bębenkowie nie urodzili się w Wołowicach, dopiero później tam się przeprowadzili z innej, pobliskiej parafii? Mogło tak się zdarzyć. Ludzie zmieniają miejsce pobytu. Czasem nawet kilka razy w życiu. Kowale, cieśle i inni rzemieślnicy byli mile widziani w każdej wsi. Ech, gdyby tak księgi parafialne były skomputeryzowane, wyszukiwanie byłoby błyskawiczne. Stanowczo zbyt późno wynaleziono komputery. Bijąc się z myślami, Maciek wędrował w ślad za myranem, który kluczył po lesie, myszkował, wtykał nos w każdą napotkaną dziurę w ziemi. Węszył. Wiejskie i leśne letnie zapachy, niesione łagodnym zmiennym wiatrem, dolatywały z różnych stron. Śpiewały ptaki, owady bzyczały, krzątając się wśród drzew. Człowiek posiada pięć milionów komórek odczuwających zapachy, wsi nos ma ich dwieście milionów. Czy w tej sytuacji trzeba wyjaśniać, co potrafi wywęszyć i jamniczy nosek? Jamnik to pies myśliwski. Dawniej psy te były tresowane do wypłaszania borsuków z nor, gdzie jamnik był zdany sam na siebie, a z obławą używano ich nawet do zaganiania dzików. Miały też kluczyć i hałasować w chaszczach i trzcinie oraz aportować ustrzelone ptactwo. Obecnie dość często wykorzystuje się jamniki podczas polowań na lisy, bo potrafią wygonić zwierzę z nory, ale odchodzi się już od polowania przy ich pomocy na borsuki. Gdyż są to zwierzęta zbyt niebezpieczne dla jamników Merano był krótkowłosym jamnikiem miniaturowym, zbyt małym i słabym do polowań, ale instynkt zmuszał go do buszowania po potencjalnych kryjówkach leśnej fauny, której w podkrakowskich lasach jest niewiele Robił to z tym większym zapałem, że w swoim życiu rzadko miał do tego okazję Stopniowo psia energia myśliwska się wyczerpywała i zainteresowanie czworonoga leśnymi tajemnicami opadło, a Maciek zaczął odczuwać ssanie w żołądku. Wracamy do domu, krzyknął na psiaka. Rozglądnął się, w której stronie zostawił wiejskie zabudowania. Wcześniej, idąc zamyślony za swoim małym przyjacielem, nie zwracał uwagi na okolice. Teraz dookoła stały tylko drzewa i nie było widać żadnych śladów ludzkiej obecności. Zadarł głowę, wypatrując słońca. Trzeba się kierować na zachód albo w dół, przypomniał sobie mapę, która została w samochodzie. Nie zabłądzimy. Po niedługim spacerze po leśnych bezdrożach trafili na dróżkę, która doprowadziła ich w sąsiedztwo cmentarza. Od tego miejsca wszystko już było jasne i proste, chociaż ostatni odcinek drogi wiódł ostro pod górę, na której stał kościół. My rano, wysunąwszy z pyska długi, różowy jęzor, wlókł się ociężale za maćkiem, coraz bardziej zostając w tyle i rytmicznie dysząc. Atrakcyjna początkowo wycieczka dała mu się tak we znaki, że pewnie marzył już tylko o końcu wspinaczki i o powrocie do legowiska. Maciek wziął go na ręce. Spukłeś, gagatku. Gdzie twoja kondycja? Musimy zadbać o twoją tężyznę fizyczną. Więcej spacerów. Zrobił się z ciebie delikatny, damski piesek, a nie postrach zajęcy i kuropatw. Wrzucił my rana na tylne siedzenie. Pies zwinął się w kłębek i zamknął oczy. Natychmiast zapadł w sen. Przejeżdżając przez rynek w liszkach, o mały figiel nie rozjechał wielkiego, grubego policjanta, który nie wiadomo skąd pojawił się na jezdni, wymachując energicznie lizakiem i zmuszając tym samym kierowcę do gwałtownego zatrzymania samochodu. Na szczęście Maciek jechał przez wieś pięćdziesiątką i dzięki temu uniknął potrącenia gliniarza. Jedyną ofiarą zdarzenia został rano, który za sprawą siły bezwładności spadł z siedzenia. Spojrzał z wyrzutem na swego właściciela i z powrotem wygramolił się na poprzednie miejsce. Dzień dobry, rzucił o tyły mundurowy, salutując. Starszy sierżant, kskski, przedstawił się niewyraźnie. Proszę zjechać na bok i stanąć tam, za radiowozem. Maciek uczynił jak mu przykazano. Z radiowozu wyłonił się drugi funkcjonariusz i dołączył do kolegi, nie odzywając się. Prawo jazdy i dowód rejestracyjny proszę, polecił znowu sierżant. Przez długą chwilę nerwowo studiował otrzymane dokumenty. Przez jego twarz przesunął się przy tym zestaw dziwacznych min. Maciek, patrząc na niego, nie mógł się oprzeć wrażeniu, że ma przed sobą sierżanta garcie z filmu Fozorro. Garcia chrząknął dwa razy, po czym rozkazał. Niech pan wysiądzie, panie kierowco. I otworzy bagażnik. Co to? Nowy stan wojenny, oburzył się pan kierowca. Nie macie prawa. Niech pan nie utrudnia. Wtrącił drugi policjant. Chce pan mieć kłopoty? Maciek głośno westchnął, okazując dezaprobatę dla takiego szantażu. Bagażnik jest otwarty, błyknął Sierżant pospieszył ku tyłowi auta. Podniósł pokrywę i po chwili, stwierdziwszy brak jakiegokolwiek ładunku, rzucił rozczarowany. Pusty. W tym momencie minęła ich jadąca w kierunku Krakowa: srebrna szkoda odstawia. Policjant wrzasnął. To ta. Wrzucił Maćkowi do wnętrza dokumenty i popędził do radiowozu z prędkością, o jaką nikt by go posądził, patrząc na jego tusze. Zanim co sił w nogach pogalopował jego partner. Ich pojazd wystartował z piskiem opon i podążył śladem samochodu podobnego do Maćkowego jak dwie krople wody. Nie popisali się panowie policjanci, domyślił się Maciek. Zatrzymali nie ten wóz, co powinni. Chciał się włączyć do ruchu, ale spojrzawszy w lusterko wsteczne stwierdził, że wieko bagażnika zasłania mu widok. Starszy sierżant Kskski w pośpiechu pozostawił je podniesione. Trzeba było wysiąść i zatrzasnąć klapę. Dalsza jazda do domu poszła gładko. Zmęczonym rano nie obudził się nawet wtedy, gdy stanęli na parkingu pod blokiem. Maciek był zmuszony zanieść małego pasażera do windy. W mieszkaniu wyczerpana psina pochłeptała nieco wody i zaraz ułożyła się do snu na sofie. Nie zwracając uwagi na jedzenie zaserwowane jej przez pana Biblioteka Jagiellońska to olbrzymia skarbnica wiedzy, ale skorzystanie z niej jest często trudne i żmudne do tego stopnia, że ręce człowiekowi opadają Po kilku godzinach wyszukiwania w rozmaitych katalogach opracowań, z których mógłby zaczerpnąć wiedzy na temat wołowic, Maciek stracił nadzieję na sukces Szukał w katalogu rzeczowym pod hasłami Wołowice i Czernichów. W katalogu alfabetycznym sprawdził wszystkie nazwiska, jakie wypłynęły w trakcie jego badań nad szyfrem i jakie zapamiętał z nagrobków cmentarnych w Czernichowie. Nie było ich wiele, Siwadłowska, Kapusta, Lelek, Kumala, Kuś, Grzesiak, Jaziołek, Boron i oczywiście Bębenek. Na wszelki wypadek sprawdził również Bębenka. To często spotykana odmiana tego nazwiska. Po kilku godzinach szperania w katalogach Maciek zwrócił się z prośbą o pomoc do pani Dżurnej. Kobieta rozłożyła ręce. Zostaje jeszcze katalog rękopisów. Tam może pan znaleźć jakieś materiały z ostatnich dwustuleci. Wcześniejsze dokumenty mogą się znajdować u właścicieli wsi. Czy wie pan do kogo ona należała? Najpierw do klasztoru Benedyktynów tnieckich, potem do Norbertanek ze zwierzyńca, a w okresie międzywojennym tamtejsze dobra dworskie były własnością jakiegoś Henninga i później Biernata. Tyle udało mi się ustalić z dostępnych materiałów. Radzę panu udać się do obu klasztorów. Tam są zachowane w nienaruszonym stanie archiwa gromadzone od wieków. Z pewnością wyszuka pan w nich mnóstwo informacji. W swoim czasie zajmowałam się trochę tyńcem. Mogę panu powiedzieć, że Benedyktyni osadzali w swoich wsiach przybyszów z Czech, Saksonii, Holandii, a nawet z odległej Hiszpanii, którzy uciekali ze swoich krajów przed prześladowaniami katolików w okresie reformacji. W tynieckim klasztorze znajdzie pan nawet dokumenty XIII-wieczne. Uprzejmie dziękując za Radę. Maciek myślał równocześnie, że nagrzebanie w archiwach trzeba mieć dużo czasu i cierpliwości. Uczony historyk, dla którego jest to jedyne zajęcie, które czerpie z badań nie tylko przyjemność, ale i środki do życia, może przekopywać obszerne archiwa, może czytać rękopisy sporządzone po łacinie, po francusku, niemiecku lub rosyjsku, ale on, Maciek, nie ma ani czasu, ani wiedzy do tego potrzebnej. Jego zadaniem nie jest odkrywanie starych dziejów tej czy innej miejscowości, lecz jedynie znalezienie wskazówki co do imienia jednej z wieśniaczek. Zamiast grzebać w zbiorach starych dokumentów szybciej sprawdzi wszelkie używane w Polsce imiona. Czy tylko w Polsce? Z tego, co powiedziała bibliotekarka, wynikało, że w Wołowicach mogli osiąść cudzoziemcy o dziwnie dla nas brzmiących imionach. No tak, ale to było w XVI wieku. Do czasów austriackiej Galicji przybysze musieli się spolszczyć i wtopić w lokalną społeczność. Na cmentarzu nie spotkałem ani nazwisk, ani imion zdradzających zagraniczne pochodzenie. Iłanowie dawno temu stali się Jaśkami, Pablowie, Pawłami. Wprawdzie w czasach zaborów osiedliło się na ziemiach polskich wielu obcokrajowców. W zaborze austriackim byli to głównie Austriacy, Czesi i Żydzi, ale zamieszkiwali oni w miastach. Biedna galicyjska wieś nie pociągała nikogo. Snując takie rozważania, Maciek odrzucił pomysł odwiedzenia klasztornych zbiorów. Zapisy parafialne są znacznie bardziej przydatne do mojego celu niż benedyktyńskie, konkludował. W ostateczności pójdę do księdza. To najpewniejsza droga do celu. Coś się w nim jednak buntowało przeciw angażowaniu w sprawę obcych osób, opowiadaniu im o swoich poszukiwaniach i dzieleniu się z nimi ewentualnym sukcesem. Chyba nikt z nas się temu nie dziwi.